Na ten moment czekały tysiące, by nie powiedzieć dziesiątki tysięcy osób. Rozpoczynają się ferie. Co prawda jeszcze nie dla uczniów w województwie śląskim, ale na pewno dla tych, którzy organizują zimowy wypoczynek. Będzie to bardzo intensywny czas. Jak wyglądają ostatnie przygotowania i czy białe szaleństwo będzie droższe niż zazwyczaj? To sprawdzała Magda Sincewicz. Warunki na stoku rewelacyjne, temperatura odpowiednia, baza noclegowa gotowa, podobnie jak i restauratorzy. Pora, by do Szczyrku przyjechali ci, którzy właśnie rozpoczynają ferie. Bardzo serdecznie zapraszamy do Szczyrku. Czeka tutaj na was ponad 40 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności, od tras takich rodzinnych, od tras nawet można powiedzieć dziecięcych do nauki, po trasy profesjonalne, zawodnicze. Szczyrk to narty, snowboard i tutaj zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje wspólny karnet na wszystkie ośrodki narciarskie. Ośrodki, które od wielu tygodni przygotowują swoje stoki dla miłośników białego szaleństwa. Ceny karnetu uzależnione są od wielu czynników. Wieku, liczby dni, godzin czy sposobu nabycia ski pasu wahają się od około 70 do prawie 1000 zł. My jesteśmy przygotowani od dłuższego czasu, już jeździmy od początku grudnia, więc u nas sezon jest cały czas w ruchu, w pełni. Na ten moment mamy większość tras uruchomionych, mamy przygotowane, śnieżymy kolejne, od weekendu uruchomimy kolejne koleje, także zapraszamy bez względu na wiek i tych dużych, i tych małych przede wszystkim, bo wiemy, że rozpoczynają się ferie zimowe. Jeździć na nartach, sankach czy snowboardzie można kilka godzin, cały dzień lub wieczorami. A jak już spalimy odpowiednią liczbę kalorii, dobrze jest gdzie wrócić, by się zrelaksować i posilić, aby kolejnego dnia móc znowu wyruszyć w teren. Czeka ośnieżony Szczyrk, jeżeli chodzi o trasy narciarskie czy dla osób, które jeżdżą na snowboardzie, to jak najbardziej jest to przygotowane, ale też piesze wędrówki, także też można z tego jak najbardziej skorzystać. Można oczywiście przyjechać sobie na cały taki pakiet i w zasadzie o nic się nie martwić, czyli po prostu oczywiście zakwaterowanie, oczywiście rano śniadanie w formie bufetu, żeby mieć siłę na ten stok, ale też kolejne kolacje, czy jakąś obiadokolację, czy w formie bufetu, czy po prostu jakąś serwowaną, no to już w zależności od tego, jak kto lubi. A co lubią turyści? No sport, przede wszystkim sport, młodzież. Trzeba przyuczać do tego też, że sport to zdrowie. I tak trzeba tego się trzymać, nie? Uważam, że każdy gdzieś tam znajdzie ten swój czas, czas na tą przerwę. Jedni szusują teraz, inni nie będą mieli ten czas po tym, także no każdy znajdzie ten swój czas dla siebie, no uważam. Czego co więcej chcieć? Bezpieczeństwo i dobra zabawa i to jest najważniejsze. To wszystko czeka na nas w Beskidach, także w ferie. Dzięki.